Uszanowanie. Praga to część Warszawy, którą filmowcy wielokrotnie wybierali na miejsce realizacji swoich dzieł. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy kilka takich miejsc, związanych z bardziej i mniej znanymi produkcjami filmowymi. Czy Praga dobrze na nich wypadła? Dobrze w nich zagrała? Czy były to dłuższe sekwencje, czy może jedynie epizody? Zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. No to zaczynamy. A zacznijmy od mniej znanego filmu przedwojennego. Melodramatu z 1938 roku o intrygującym tytule Ludzie Wisły, wyreżyserowanego przez Aleksandra Forda, tego od słynnych Krzyżaków, i Jerzego Zarzyckiego. Film opowiada historię ludzi żyjących i pracujących na wodnych barkach transportowych, utrzymujących się ze zleceń, prowadzących ciężkie życie w rytmie kapryśnej Wisły. W filmie pojawiają się romanse, zazdrość, rywalizacja, a nawet morderstwo. Nie przez przypadek znajdujemy się teraz przy porcie praskim. Znakomita część tego czarno-białego filmu bowiem została nagrana właśnie tutaj. Najczęściej tłem dla filmowych dialogów i scen są takie betonowe nadbrzeża jak to, które widzimy za moimi plecami. Ale niekiedy uważne oczy wypatrzą na trzecim planie dawne magazyny portowe, fragmenty kamienic, tak jak tej nieistniejącej czynszówki na rogu Jagiellońskiej i Marcinkowskiego, a nawet nasyp torów kolejowych linii średnicowej, czy także charakterystyczną czatownię pobliskiej Straży Pożarnej. Praga pojawia się w tym filmie w naprawdę doborowym towarzystwie – Torunia, Sandomierza, Płocka. I choć sama nazwa Praga w filmie nie pada ani razu, to szczerze zachęcam do jego obejrzenia. Warto poczuć miniony klimat ciężkiego życia ludzi Wisły. Zostałbyś tu na pomocy? No bo to jest! Na dekę zmyć, liny pocerować. Co też, pani? Przecież to szyper, a nie chłopak. Do zmywania, do cerowania. Szyper! Szyper? A ja co będę robiła? Spieszno wam widać. Drugi film, który chciałem dziś przypomnieć, to słynna przygoda na Marienstadcie w reżyserii Leonarda Buczkowskiego, czyli pierwszy polski pełnometrażowy barwny film, którego premiera odbyła się w 1954 roku. Dziś byśmy powiedzieli lekka komedia romantyczna z elementami musicalu. Historia Hanki i dzielnego murarza Janka oraz odbudowywanej i budowanej Warszawy w tle. Jeśli kiedykolwiek się zastanawialiście, gdzie kręcono większość scen żmudnego lub wesołego układania cegieł, zadziornych dialogów, murarskiej rywalizacji, zazdrości, to właśnie na Pradze. A gdzie dokładnie? A w okolicach dzisiejszego placu Halera. Nie było to jednak studio filmowe tu stworzone, ani żadna jakaś ceglana makieta, ale twórcy filmu skorzystali z właśnie trwającej budowy tego praskiego osiedla, czyli osiedla Praga 2. Na filmie zauważymy więc m.in. wymurowane do wysokości kilku pięter bloki, a sokole oko hen-hen daleko w tle dostrzeże kontury kamienic z okolicy ulicy 11 listopada oraz dymiące kominy późniejszej fabryki Polena Uroda. Nic się nie stało. Zejdziesz na dół, to ci zajedno. Pójdź. Ha! Ale to nie wszystko. Na filmie zobaczymy również ulicę Targową i stojący przy niej budynek poczty jeszcze w pierwotnej architektonicznie szacie. Koniecznie sprawdźcie to. Myślę, że Praga spisała się na tym filmie genialnie. W tym samym roku wyprodukowany został obraz Pokolenie w reżyserii Andrzeja Wajdy. To dramatyczna historia ideologicznego dojrzewania Stacha, a w tej roli jak zwykle znakomity Tadeusz Łomnicki, w okupowanej przez Niemców w Polsce w czasie II wojny światowej. Wszystko na podstawie książki o tym samym tytule autorstwa Bohdana Czeszki. Stach zostaje bojownikiem, jakby nie było, Gwardii Ludowej. Wraz z grupą młodych przyjaciół organizują przeciwko okupantom zbrojne akcje. Wśród finałowych scen znajdziemy te kręcone na Pradze. Pierwsza to porwanie auta oraz strzelanina z niemieckim patrolem. No
zostały nakręcone dokładnie tu, na ulicy Kępnej oraz u zbiegu Kępnej i Wrzesińskiej. Ulice na filmie mogą być jednak trudne do rozpoznania, szczególnie te sceny z okazji strzelaniny. Bardzo się zmieniły ulice od tamtego czasu. Na filmie widać bowiem bruk, także mur dawnej rzeźni. Do tego kilku budynków brakuje. Jest i druga scena, w której Stach dowiaduje się od Doroty o śmierci wspólnego znajomego. Została ona nagrana już na innej ulicy, albowiem Białostockiej. To zaledwie krótkie ujęcie, ale widać na niej, jak mocno zmieniła się ta ulica od tamtych czasów. Dobrze, że jesteś. Jasio zginął. Nie. Trzeba iść. A pamiętają Państwo scenę, w której wokół omdlałego na chodniku mężczyzny zebrały się kobiety i krzyczały: wody, wody, a ten przebudzony odpowiada: piwa, idiotko, piwa. Tak oczywiście zaczyna się kultowy film Stanisława Barei Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, z 1978 roku. Początkowa scena grana jest dokładnie tu, przy skrzyżowaniu Targowej i Ząbkowskiej. To samo skrzyżowanie wystąpiło jeszcze raz w późniejszych scenach. Ich głównym motywem jest skuteczność w podrywaniu kobiet filmowego inżyniera Kwaśniewskiego. Jak się ta skuteczność odznaczała? W pogryzionych uszach. Warto pamiętać, że scenografem filmu był Alan Starski, ten sam, który dbał o scenografię innych filmów kręconych na Pradze, Korczaka i Pianisty. Ale milicjantki to by pan nie dał rady. Założysz się? O honor? Nie, o 200 zł. A skoro mowa o pianiście? We wspomnianym wcześniej filmie Pokolenia jedną z drugoplanowych ról zagrał młodziutki Roman Polański, czyli późniejszy reżyser Pianisty. Ten wielokrotnie nagradzany, świetny obraz również ma wiele praskich śladów. Zakątki dzielnicy udawały bowiem niemieckie getto dla Żydów w okupowanej Warszawie. Co ciekawe, pomimo tylu ledwo stojących budynków, kamienic, pomimo budynków ze śladami po wojennym ostrzale, zastany przez filmowców praski krajobraz okazał się jednak niewystarczający. Jak wspominał Starski, trzeba było wstawiać plomby filmowe, budować nie tylko ruiny, ale i brakujące domy. Na Stalowej w pobliżu skrzyżowania z Konopacką scenarzysta odtworzył także bramę, mur getta oraz charakterystyczną kładkę łączącą tzw. małe i duże getto. Na tej ulicy nagrano także scenę przesiedlenia żydowskiej ludności. Na pobliskiej Małej także stanął mur getta. Tam również nagrywano sceny z jego wnętrza, m.in. z targowiska. No i tak to Praga zasługuje naprawdę na filmową nagrodę. Już przy tych zaledwie kilku wspomnianych produkcjach widać, że potrafi zagrać niemal wszystko i to bardzo wiarygodnie. A takich filmów było oczywiście o wiele, wiele więcej. Pamiętacie inne? Które należą do Waszych ulubionych? A może pamiętacie jakieś momenty kręcenia ich na Pradze? Jeśli tak, to koniecznie wpisujcie tytuły lub zapamiętane sceny w komentarzach. Dzięki wielkie za oglądanie.